przypadku artystów teatru sytuacja jest taka, że większość z nich są to ludzie, którzy pracują etatowo, mimo wszystko. I wydawałoby się, że są to osoby, które są chronione, artystki i artyści mają podstawę. Natomiast ten system płac wygląda w ten sposób, że podstawowe wynagrodzenie artysty czy artystki jest bardzo niskie, a de facto zarabia się poprzez granie i w momencie, kiedy nie wychodzi się na scenę, to granie jest niemożliwe. I teraz część teatrów, tak jak chociażby Opera Narodowa, która ma swój zespół stały, czy swoje zespoły stałe, zmieniły ten system płac i faktycznie ta podstawa jest wyższa. Ale część teatrów i część związków zawodowych też w niektórych teatrach nie przyjęło takiej reformy systemu płac, chociażby z tego względu, że w takim systemie próby wieczorne nie są dodatkowo płatne i artyści nie chcieli się na to zgodzić, co de facto obniżyło ich zarobki jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o zarobki artystów teatru, i też trzeba pamiętać, że tutaj mówimy o pionie artystycznym, ale nie należy zapominać też o tym, że są to osoby, w teatrze pracują również osoby, które zajmują się tą techniczną stroną. Ich zarobki również uległy zmianie. Natomiast jeśli chodzi o artystów teatru, to 94% z nich ocenia, że ich zarobki znacznie spadły w stosunku do tego, jaka była ich sytuacja przed pandemią, i 74% z nich mówi o znacznie skróconym czasie pracy i wykonywania zawodu. Nieco ponad 50% respondentów, czyli można założyć, że połowa artystów teatru i artystek teatru nie korzystała z pomocy państwa, czy z pomocy jakichkolwiek innych środków, bo tutaj Unia Europejska również uruchomiła różne systemy wsparcia. Jak deklarowali respondenci, to niewiedza i brak informacji o możliwości danych funduszy i danego wsparcia była powodem, dla którego nie korzystali ze środków. Czyli właściwie to niemożność, a brak informacji były powodem, dla których nie korzystano z tych środków.